Crypto boy, I don't care about your crypto boy. O oh shit, to już jesteśmy. Cześć, piątek, 10 marca, kolejny odcinek odnośnie Bitcoina. Wprawdzie nagrywałem dla was wczoraj, jednak myślę, że po tym co się wydarzyło tutaj w nocy, w dniu wczorajszym, taki mały plup nam się zrobił. Myślę, że warto tutaj zrobić sobie updatecik odnośnie samego Bitcoina. E Zanim zaczniemy, chciałem wam powiedzieć, że porozmawiamy o interwale krótkoterminowym, średnio długoterminowym i makro. Chciałem wam również powiedzieć, że przeanalizujemy sobie po raz kolejny Wyckoffa i Wall Street Cheat Sheet. Omawiałem to już kilka razy na swoim kanale, ale prosiliście, żeby omówić sam, też mówiłem, że do tego wrócimy, także nastąpi to w dzisiejszym odcinku. Zanim zaczniemy, jak zawsze pamiętajcie, że wszystko, co usłyszycie na tym kanale, nie jest poradą inwestycyjną, są to tylko i wyłącznie moje przemyślenia. Samo wideo ma charakter informacyjny. Zanim jeszcze przejdziemy, tutaj do samej analizy, tutaj kanał mojego kolegi Rafała. Naprawdę, jeżeli chcecie uciec trochę z tego. Nie chcę tego nazwać lelum polelum, ale z tego Matrixa oklepanego, Hossa, Lambo za tydzień, i tak dalej, i chcecie naprawdę wiedzieć, co się dzieje wokół, ciebie, wokół siebie, wokół Was. Jak wiecie, ja przeprowadzam analizę techniczną, również przytaczam Wam tutaj analizę fundamentalną, rzeczy z rynków tradycyjnych. Jednak jak chcecie wiedzieć więcej, myślę, że chociażby ten filmik odnośnie Koniec Bessy, czy każdy inny. 3, 5, 7, 11 minut da Wam więcej wartości niż pieprzenie niektórych mongołów na polskim rynku, którzy przez rok gadają ciągle to samo. Także jeżeli szukacie jakiejś wartości, odsyłam do, do Rafała. Dobra, to tyle w temacie. W dniu wczorajszym przeprowadzaliśmy sobie tą analizę 4-godzinną inter tego interwału krótkoterminowego i określaliśmy sobie ten ruch. Ok. Rozmawialiśmy o tym, że czekamy na dopełnienie tej fali piątej, tej, tej średnio-długoterminowej korekty ABC, która dopełniłaby makro ruch fali A. Jest to ten makro ruch fali A na interwale krótkoterminowym. I teraz tak. Od jakiegoś czasu wołałem już o to, że będziemy testować poziom 21,5 tysiąca. Od jakiegoś czasu. Co możecie również tutaj zobaczyć, chociażby dwa dni temu był filmik odnośnie tego makro BTC poniżej 20 tysięcy. Jak ktoś chce, może się cofnąć i zobaczyć. Był kolejny filmik 6 dni temu, BTC poniżej 21,5 tysiąca. Było negatywne miesięczne zamknięcie, było negatywne tygodniowe zamknięcie. Wszystko to oczywiście składa się na jedno, tak. Na to, że powinniśmy skorygować. Mówię Wam od tygodni, że makro, że makro interwał jest przegra, przegrzany. Także myślę, że zaczynamy tutaj powoli tą drogę w dół do makro korekty. Oczywiście, tak jak powiedziałem wczoraj, nie będzie to w linii prostej. I oczywiście, jak widzicie, nasze oczekiwania, i ci, co oglądali wczorajszy odcinek, dobrze wiedzą, że nasze oczekiwania były pomiędzy poziomem 21,5 tysiąca a 20 tysięcy 800. Tutaj na żywo sobie poprawiliśmy ten poziom. Jak widzicie, mieliśmy tutaj dość mocne rozwolnienie na rynku i osiągnęliśmy tutaj dołek na poziomie 19 774. Także tutaj jeszcze taka mała dygresja do, do kolegi, który ogląda mnie bardzo długo. Jest bardzo pozytywnym odbiorcą, ale podam ci adres, gdzie wysłać dla mnie małe piwko. Bo nie wiem, czy pamiętasz, ale założyliśmy się o to, że Bitcoin wróci jeszcze poniżej 20 tysięcy. Także pozdrawiam Cię kolego. I dzięki za wytrwałość, bo chyba z tego co pamiętam, oglądasz mnie od samego początku. Przepraszam, taka mała wstawka. Także tutaj musimy sobie oczywiście fala piąta, fala C, fala A. Nie zmienia to jakby mojego nastawienia, i nie zmienia to jakby mojej perspektywy, tego, że przyjdzie. Odbicie, okay? Przynajmniej z punktu strukturalnego powinniśmy zobaczyć odbicie. Zresztą omawialiśmy wiele wzlotów, ale przede wszystkim upadków Bitcoina w przeszłości. Że jak widzicie, no, chociażby to był jeden taki ruch, który bardzo mocno tutaj utkwił nam w pamięci. Z tego co pamiętam, był to FTX. Także ja osobiście spodziewam się tutaj jakiegoś odbicia. Sprawa jest taka, że prawdopodobnie nie będzie to. Aż tak mocne odbicie jak tutaj myślałem, że będzie do 22800, ale to jest jakby kwestia volume, tak? Widzimy, że te interwały krótkoterminowe, szczególnie 4 godziny, jest bardzo mocno na glebie, ale interwał godzinny, mimo tego, że praktycznie nie odbiliśmy, nasz, szczególnie nasz oscylator momentum jest tutaj na poziomach przewartościowanych. Co to znaczy? Kiedy macie, wyraźne kiedy macie niewyraźne odbicie, a wasz stoka RSI pokazuje poziomy przewartościowane, pokazuje to, że nie ma tutaj jakby rzetelnego volume. Tak, oczywiście jesteśmy na Binance, więc Binance, największa giełda ma największe volume, ale nawet w tym momencie widzicie z perspektywy tego jednogodzinnego interwału, że to volume idzie w dół, tak, myślę, że to jest bardzo ładnie tutaj widoczne, tak? Także również mamy tutaj słabnące wolium. Z perspektywy godzinnej, nie mamy tutaj jakoś super miejsca, żeby jeszcze odbić. Jednak z perspektywy 4 godzinnej myślę, że to odbicie powinno przyjść, tak? I oczywiście, żeby zobaczyć sobie potencjalne poziomy, to wyłączymy aby zobaczyć sobie potencjalne poziomy, zobaczymy sobie nasz dołeczek, piękny, piękny dołeczek, 19763 według Binance'u, idziemy do naszego lokalnego swing high, ja osobiście spodziewałbym się tutaj powrotu minimum do poziomu 382, jeżeli to jest faktycznie nasz twardy dołek, tak, dlatego że też wczoraj wspominałem o tym, że możemy zobaczyć głębsze nurkowanie, jeżeli będzie taki lokalny flash crash. No i tutaj z perspektywy krótkoterminowej uważam, że można powiedzieć, że to jest taki flash crash, tak? Więc jeżeli ja oczekiwałbym, jeżeli w ogóle jest jeszcze tutaj jakaś Jakaś wiara z tej perspektywy krótkoterminowej w tego bitcoina, bo tutaj sentyment na rynku i sentyment wśród inwestorów bardzo szybko się zmienił, ale o tym też Wam mówiłem wielokrotnie. Psychologia rynku, tak? Byliśmy na 25, już było 40, wracamy na 20, zaraz będą predykcje 8. Także to jest coś, z czym musicie się pogodzić, i tak jak napisałem na Twitterze, musicie oddzielić szum. Od rzeczywistości, tak? Także stawiając FIBO, sobie bazując na lokalnym dołku, obecnym dołku, na lokalnym Swing high. Ja osobiście st st stawiałbym na odbicie do poziomu 50%, jednak patrząc na to, jak małe jest volume, wcale bym się nie zdziwił, gdyby taka, takie odbicie miało tutaj przyjść tylko do poziomu 21 744 dolarów, tak? Y optymalnie. Patrząc, jeżeli będzie jakaś siła wykupu, okay, a na razie jej nie widać, myślę, że wiele osób oczekuje na to, czy to już koniec tej, tej, tej korekty, tego zjazdu, czy też nie. E, spodziewałbym się, tak jak powiedziałem, 50% FIBO, bądź też Golden Ratio powrót do 23 tysięcy. Jednak zdając sobie sprawę, jak mocny był wcześniejszy poziom wsparcia i oporu na poziomie 22800, to byłby ten punkt. Zresztą w dniu wczorajszym. Wskazałem właśnie tutaj potencjalne odbicie fali B, odreagowanie właśnie na tym poziomie 22800. Podsumowując, jeżeli faktycznie ta wyprzedaż, ten flash crash się zakończył, uważam, że powinniśmy zobaczyć odbicie do poziomu między 21700 a 22800. Ok? I teraz w momencie, w momencie, kiedy poznamy poziom tego odbicia jesteście w stanie w dość prosty sposób pokazać, przekazać, pokazać, wydedukować kolejny ruch korektywny. Tak? I nawet jeżeli odbijemy do poziomu 21700, to widzicie, że tutaj dalsza korekta fali C zaniesie nas do poziomu 18600-18700. To jest jakby mój cel, patrząc na tą parabolę wzrostu, którą zobaczyliśmy tutaj z tych poziomów, którą zobaczyliśmy tutaj z tych poziomów 16,500, tak? Pamiętacie, rozmawialiśmy o tym po samej tej paraboli, że książkowo jesteście w stanie wrócić do fundamentu, a tutaj, w mojej opinii, obserwacji, z reguły wracamy do poziomu 50%. Przepraszam, zbyt mocno to narysowałem. I tutaj jest właśnie ten mój poziom e, golden ratio na poziomie 18,600, tak? Także to jest osobiście mój, mój jakby, cel. E, nie wydarzy to się dziś, jutro czy pojutrze. Przynajmniej tak mi się wydaje, chociaż w tej fazie rynku to nie można nic powiedzieć z jakimkolwiek przekonaniem. Jeżeli nie dojdzie tutaj, powiem to samo co wczoraj, no jeżeli nie dojdzie tutaj do, flash, do dalszego flash Crash'u, to myślę, że nie będziemy na poziomie 18,5 tysiąca i dziś, jutro czy pojutrze, tak? Ale myślę, że po tym korektywnym odbiciu dalej będziemy kontynuować ruch fali C. I tak naprawdę ten ruch fali B zdeterminuje kształt i długość fali C. Okay? To też musicie wziąć pod uwagę, dlatego że mamy bardzo dużą korektywność fali A, gdyż dlatego że mieliśmy wydłużoną falę piątą tego ruchu, tak? która napędziła ten ostateczny spadek. Także ja z, z obecnej perspektywy pozostaję yy, niedźwiedziem, zresztą chyba ci, co oglądają, długo wiedzą, że ja tutaj nigdy nie byłem hura optymistą. Od dłuższego czasu mówiłem Wam, że to nie jest czas na hossę i tak dalej, i tak dalej. Przede wszystkim patrząc też na strukturę, na strukturę wykresu, ja uważam, że jeżeli to jest nasz dołek na 15,5 tysiąca, my musimy zobaczyć takie Double Bottom. Tak? Czy to będzie Ewa, która jest taką, takim właśnie bananem, bumerangiem, czy też będzie to taki agresywny Adam? To już jakby z czas, czas zdefiniuje, ale dla mnie osobiście to, to nie mogła. To nie mogła być hossa, no bo jakby, nawet jeżeli to jest dołek naszej besy, to potrzebujecie tak zwanego bottom confirmation, tak? I struktura rynku tego jakby wymaga, wiele osób pod to gra, więc jest to coś, co prędzej czy później do nas y, przyjdzie. Także z perspektywy krótkoterminowej, wiecie, czego dalej się spodziewam. E, na dobrą sprawę, w dniu wczorajszym omawiałem podobny scenariusz, praktycznie taki sam, z tym, że no nie spodziewałem się, Uczciwie, prawdę mówiąc, że zejdziemy już teraz poniżej 20 800, tak? Przelecieliśmy przez to jak, przez masło, a najgorsze jest to, że jak zobaczycie tą lukę, którą też kiedyś omawiałem, czyli wszystko pomiędzy 20 800 a 20 800, a 18 700 to jest dziura. ok? Więc też nie jestem do końca przekonany, że to już musiało się zakończyć. Ale zwiększa to też prawdopodobieństwo tego moim osobistym zdaniem, że będziemy testować poziomy w okolicach 18,5 tysiąca plus minus 200 dolarów. <laughs> Lecimy dalej interwał dzienny. Mówiłem wam, alarmowałem, czy to na Discordzie, czy to na Twitterze. Utrata kluczowej linii wsparcia bardzo negatywny statement. Utrata naszej linii życia czytaj. Jest to średnia krocząca 200 na dziennym interwale EMA. Mówiłem wam o tym, moi koledzy, którzy analizują rynki tradycyjne, definiują za pomocą tej średniej kroczącej uptrend bądź też downtrend. Tutaj bardzo dobrze widać, <coughs> bardzo dobrze widać też całą tą parabolę wzrostu i widzicie, że w momencie kiedy spadaliśmy w dół, my przelecieliśmy przez to moje pomarańczowe. My przelecieliśmy przez to moje pomarańczowe pole jak przez masło widzicie i tutaj i w momencie wzrostu dlatego też jest ryzyko, że my bardzo szybko obsuniemy się w dół właśnie do tego poziomu 18.500. Tak jak żeby nie był, żeby ktoś tutaj za mocno się nie podniecił, to nie będzie w linii prostej moim osobistym zdaniem, no chyba że będzie to kontynuacja tego flash crashu, który widzimy, tak? Gdyż no tutaj jakieś odbicie, <laughs> jakieś odbicie i tak jak mówię do poziomów do poziomów tutaj nawet między 21,5 a 22800 jest na kartach. Także też zwróćcie proszę na to uwagę. Musicie nauczyć się też interpretować wykresy, bo to są interwały średnio długoterminowy interwał jest to interwał dzienny, więc każda świeczka jest to jeden dzień. Jak rzucimy sobie okiem na money flow, w końcu pojawiła nam się tutaj jakieś, pojawiło nam się jakieś większe poddanie nie jest to tylko już, nie są to już tylko takie czerwone bary, też omawiałem to we wcześniejszych odcinkach, że kiedy macie takie czerwone, uda mi się to powiększyć, kiedy macie takie czerwone bary w wyprzedaży nie uczestniczy ulica, tak, są to większe portfele, instytucje i banki. I o tym rozmawialiśmy, kiedy byliśmy na 25 tysięcy, kiedy ja sprzedawałem i o tym wam mówiłem, że, że wyprzedaż nadejdzie tutaj od strony instytucji i banków, nadeszła, ulica miała dalszą wiarę na wzrosty i nie sprzedawała. Ulica się poddaje teraz, tak? Także to też jest ważne, że w końcu ta ulica się poddała. Yy, tak, Łajkow, Łajkow. Porozmawiamy o Łajkowie, ale zanim jeszcze porozmawiamy o Łajkowie, chciałem zrobić z tego tygodniowy interwał. Yy, jeżeli chodzi o naszą makroperspektywę, Widzicie, że w obecnej chwili nasze RSI, nasze RSI dość mocno zawinęło w dół. Jesteśmy już w tych akceptowalnych poziomach 45, tak? I teraz jeżeli chodzi o nasz stok RSI, nasze momentum wciąż jest bardzo wysoko. Jednak moim zdaniem to momentum jest w stanie szybko spać w dół, tak? I jeżeli zobaczymy RSI na tygodniowym interwale na poziomach, tak jak powiedziałem, poniżej 35, stok RSI poniżej 25, 22, i nasze money flow w końcu będzie miało tutaj tak taki dead cross, tak między money flow i money flow momentum. Uznam wtedy, że makro korekta będzie zakończona. I tak jak powiedziałem, to nie gwarantuje nowych dołków, żeby ktoś sobie nie dopowiadał, nie wiadomo jakich historii, tak. Już może się okazać, że będą tutaj dwie Ewy, przetestujemy poziomy 18,5 i to będzie nasz korektywny makro ruch z poziomu 25 tysięcy, co dawałoby korektę na poziomie od 25 do 30%. Z tego co pamiętam, jest tutaj gdzieś taki filmik. E, gdzieś on tutaj był. O, tutaj. Czy nadchodzi makroruch? Miesiąc temu to nagrałem. Makro korekta minus 20, minus 40%, tak? Także wszystko jest. Nie trzeba sobie opowiadać, czy też słuchać jakichś bałamutów, że. Analiza wsteczna, skuteczna, jakieś tam inne pierdoły. Także widzicie, że tutaj korektywny ruch między 25% a 30% od lokalnego swing high, od naszego punktu pivotowego 25200 jest jak najbardziej realny. Tutaj jakby przesłanki ku temu dawałem już miesiąc temu, tak. W ogóle chciałem też tutaj w jakiś sposób pogratulować osobom, które, które zdecydowały się wyjść z szumu że tutaj nie będzie zaraz 30-40 tysięcy i podjęły podobną spekulację do mojej, mianowicie wyprzedaż na poziomie 25 tysięcy bitcoin, tak? Myślę, że myślę, że tutaj nikt nie może w tym momencie żałować. 22%, 22 korekta na samym Bitcoinie. Niektóre alty potraciły 40-50%. Także myślę, że jeżeli ktoś tutaj zdecydował się na ten ruch, jest na pewno zadowolony. Wajkoff. Rozmawialiśmy o Wajkofie wiele razy dla nowych osób. Dwa schematy Wajkofa. Jest to, jest to oczywiście ten ze sprężynką spring, który doprowadzi do nowych dołków, i jest to drugi schemat, który ma last point support, czyli ostatni tam punkt wsparcia i nie gwarantuje on nowych dołków. Ten ruch korektywny powinien nas zanieść do poziomu 18600. Tyle, ile osób, tyle interpretacji. Ja wam mówiłem, że dla mnie łajkow będzie znegowany dopiero kiedy zamkniemy się powyżej 25200. Z racji tego, że jest to schemat manipulacyjny i kombinacyjny, uważałem, że będzie tutaj jakieś odstępstwo od książkowego wykresu, tak? By dać sygnał ulicy, bo to chodzi o to, żeby wy wymanewrować ulicę, że ten łajkow jest już znegowany. I kiedy byliśmy na tym szczycie. Przepraszam, kiedy byliśmy. Na tym szczycie wszystko składało się w jedną całość. Jednak jak zobaczycie na Wajkofa, my nie powinniśmy dojść do tego szczytu, tak? A doszliśmy. I moim zdaniem, to był sposób, w jaki tutaj ubierali ulicę. OK. Dlatego, że nie można ślepo patrzeć. Jak można ślepo patrzeć w schemat kombinacyjny, który ma was przekombinować i jeszcze wierzyć w to, że on musi iść jeden do jednego. Tak. Także na obecną chwilę uważam, że moja interpretacja była dobra. Ci co oglądali te odcinki, a były też z dwa o kofie ostatnio z tego, co pamiętam, a może i więcej nawet? Wiedzą o co chodzi. No i widzicie, że z, z, zbliżamy się tutaj, może nie zbliżamy, już jesteśmy w face C, czyli jesteśmy tutaj w naszej odsłonie C, to jest ten przedział między tymi dwoma pomarańczowymi liniami. Daty, daty nie mają tutaj nic do. do do, do roboty, że tak powiem, do znaczenia, bo też ktoś się mnie o to pytał. Chodzi o to, że tutaj była wyrysowana ta faza C. No, i tak naprawdę w tym momencie zobaczymy, tak? Czy będzie to last point support i utrzymamy poziom 18600, i Gida do góry, czy tam w bok, bo to niekoniecznie musi być Gida do góry, czy też utracimy ten punkt i będziemy tutaj testować. Testować te poziomy właśnie między 17,5 a 15,5 tysiąca, tak? Tutaj taka mała, mała dygresja. Nie musimy wcale w momencie, kiedy utracimy 18,600, my wcale nie musimy zrobić sprężynki, tak? Bo dalej ludzie, którzy będą to obserwować, będą oczekiwali tej sprężynki i nowych dołków. Więc ja tutaj dodałbym taki smaczek, smaczek, yy, stanek smaczek, można powiedzieć, że my możemy na dobrą sprawę zakończyć tutaj w tej przestrzeni między 15,5 a 17,5 i stąd wyskoczyć, tak? Także też nie możecie stawiać na to, że jeżeli utracimy poziom 18,600, my już musimy zobaczyć sprężynkę i nowe dołki, tak? Jeżeli, moim zdaniem, jeżeli zejdziemy poniżej 18,5, to połowa tutaj osób będzie miała pełnego pampersa, wszyscy będą wołać o 5, 7, 9 tysięcy, 12 tysięcy, co oczywiście może przyjść, tak, w kategoriach prawdopodobieństw, może to przyjść, ale im więcej osób woła o, taką, o takie spadki, tym wiecie, że ona jest coraz ten spadek jest coraz bardziej, coraz mniej realny, tak? Także Wajkoff, moim zdaniem, jest wciąż w grze. Moim zdaniem, to co mówiłem wcześniej, to, że przebadaliśmy obecny ten szczyt, którego nie powinniśmy przebadać, nie negowało Wajkofa, dlatego że jest to sposób ubierania ulicy. Dalej, Wall Street Cheat Sheet. Rozmawialiśmy o Wall Street Cheat Sheet wielokrotnie. Tutaj macie Wall Street Cheat Sheet, który wyrysowałem w październiku podajże. Można się cofnąć do mojego, na moim kanale. 17 października podajże był to, albo 17 listopada, ale chyba października. I wtedy widzieliśmy, że nie, nie było tutaj tej pozycji anger, tak? Tutaj rozrysowałem to w obecnej w obecnym stadium, że tak powiem, i widzicie, że Wall Street Cheat Sheet wskazał nam złość. Zobaczyliśmy to wybicie. Zobaczyliśmy dojście do punktu piwotowego na poziomie 25200. Ja tutaj w ostatnim odcinku mówiłem, że nie mam aż tyle wiary w tym Wall Street Cheat Sheet, w tej badaniu psychologii rynku niż jak mam w Wajkofie, dlatego że patrząc na sentyment rynku, widzicie, że my tutaj teoretycznie nie powinniśmy osiągnąć tego samego szczytu, co przed tutaj naszą złością, tak? czyli tego szczytu. A to zrobiliśmy. Dlatego ja tutaj osobiście troszkę jestem sceptyczny i byłem sceptyczny wtedy, w tym ostatnim odcinku do tego Wall Street Cheat Sheet, ale jakby nie patrzeć, na razie chociażby ten ruch wygląda jak ruch jeden do jednego, tak? Można mieć wiele jakby tutaj obiekcji co do takich schematów, można być gościem jak ja, który nie wierzy raczej w cykliczność, nie wierzy w jakąś tam... Wiecie, coś się wydarzyło w 2015 roku o 15.30, to teraz też o 15.30 musi wydarzyć się to samo. No to musicie przyznać, że, jakby nie patrzeć, tak jak tutaj to w październiku rozrysowałem, wszystko ma ręce i nogi. tak. I sam fakt, że już w październiku mogliśmy, no to musiał być październik, bo widzę, że tutaj 22 listopada był ten anger, a widzę, że byliśmy tak w połowie drogi. No, musiał być 17 październik. To widzicie, że ten anger nam tutaj wskazało, tak? Czyli, czyli kiedy byliśmy na 18,700, na dobrą sprawę, można było już przewidzieć złość na 15,500. Jeżeli ktoś oczywiście ma wiarę tutaj w takie schematy, tak? Czy przyjdzie depresja? To czas pokaże. Nie jest to do końca coś, na co. Na co na czym ja się skupiam? O, może w taki sposób powiem. Chociaż bazując tutaj na Łajkowie, jeżeli zobaczymy sprężynkę, to sprężynka moim zdaniem będzie równoznaczna z depresją, tak? Dlatego, że wiele osób się podda. Widziałem ostatnio tutaj yy, jedna z osób, która jest na Discordzie, podesłała taką ankietę: jak ten gościu z YouTube się nazywa? Chyba Ost Ostrapowicz. Ostapowicz. I on tam robił taką ankietę odnośnie tego, ile osób jeszcze ma stablecoiny. I muszę wam powiedzieć, że wystrzeliło mnie z kapci, kiedy zobaczyłem tą, te wyniki. Tam prawie 5000 głosów chyba było. Eee, I 50% osób nie ma już według tej ankiety Stablecoinów. 30% osób że miało mniej niż 30% swojego portfela w stablecoinach. 10% tam między 30 a 60% chyba i 10% między 60 a 100%. Także te osoby to są właśnie osoby podatne na to, że będą miały pełne gacie, tak? Bo jeżeli już są załadowani i Bitcoin spadnie do okolic 15,5 czy 14 tysięcy z punktu psychologii i z punktu jakby przelewarowania, jakkolwiek chcecie to interpretować, te osoby po prostu... Pod się poddadzą, tak, nie mówię, że wszystkie, ale statystycznie patrząc, bardzo duża, osób, bardzo duża liczba osób w taki sposób traci pieniądze. Yy, ostatnia rzecz, którą chciałem Wam pokazać, CME Gap. Był też odcinek na moim kanale, w którym omawiałem CME Gaps, tak, CME Futures Gaps i mówiłem o tym, kiedy byliśmy tutaj w okolicach, podaj, było to już w okolice 25 tysięcy, że mamy tutaj właśnie CMI Gap do wypełnienia na poziomie 27-28 tysięcy. OK, to jest tutaj. Widzicie? I mieliśmy CMI Gap do wypełnienia, o, właśnie tutaj. I to było między poziomem po, 20 400 a 20 005 dolarów, tak? I rozmawiałem o tym, że tutaj prędzej czy później jeden i drugi CMI gap zostanie wypeł, wypełniony. Ci, co odda, od, o, oglądali tamten odcinek, rozważaliśmy taki scenariusz. Bądź też rozmawialiśmy taki, dyskutowaliśmy taki scenariusz, tak? czyli poddanie się na punkcie 25 25200, mega kluczowy poziom, mówiłem o tym wielokrotnie na tym kanale. Odrzucenie i da w dół, by wypełnić ten CMI gap, bądź też przebicie jakimś cudem przebadanie poziomów 28 29 tysięcy, również braliśmy to jako prawdopodobieństwo na tym kanale, by później zwodować w dół, a im wyżej byście poszli w takiej paraboli może to usunę, że to było lepiej widoczne, im wyżej byście poszli w takiej paraboli do góry, tym szybciej byście spadli w dół, tak? Tak jak Wam mówiłem, nic nie, nic nie rośnie w linii prostej, a jeżeli rośnie, to nie jest to stabilne. Także tutaj jeszcze w kwestii przypomnienia CMI gap, mamy ten CMI gap zamknięty i myślę, że z perspektywy, z perspektywy tutaj jakby prospadkowej jest to ważne, żeby już mieć to CMI gap zamknięte, tak? Oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, była też taka opcja, by zamknąć oba, oba tutaj te gapy, czyli te przestrzenie za jednym razem. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jak zawsze mam nadzieję, że był on wartościowy. Jeżeli macie ochotę, podzielcie się komentarzem, zostawcie lajka. Dziękuję za wszystkie komentarze, za wszystkie lajki, za to, że jesteście fajna społeczność. Miłego dnia i do usłyszenia. Hej!